W żaden sposób tego nie otrzyma zły duch. Dla złego ducha jest to niemożliwe. Jak to jest niemożliwe? Tak jak dla SI. Jak dla SI. Czytam takie niekiedy artykuły, niecałe oczywiście, tylko nagłówki. W jednym z nagłówków takich artykułów jest napisane, czy SI jest opętana przez demony. Ciekawy artykuł, czyż jest tak? Dlatego, że to jest właściwie podobny aspekt, podobne postępowanie i właściwie można tak powiedzieć, ponieważ człowiek nadprzyrodzony jest w stanie panować nad całą elektroniką bez najmniejszego problemu, o czym jest napisane w Księdze Daniela, rozdział 7, werset 27. Nie jest to napisane o elektronice, ale jest napisane o mocach. Daniel 7, 27. Jest napisane i panowanie i władzę i wielkość królestw pod całym niebem otrzyma lud święty najwyższego. Królestwo jego będzie wiecznym królestwem. Będą mu służyły wszystkie moce i będą mu uległe. Dlatego te wszystkie siły SI to są tak zwane moce. A one będą podległe, ponieważ człowiek nad nimi panuje, bo one też podlegają temu. I proszę zauważyć, na przykład dzisiaj jest wymyślony komputer kwantowy. Jeden z największych komputerów, które mogą liczyć po prostu, że dym, że tak mogę powiedzieć. Ale człowiek jest stworzony, aby panować nad światem kwantowym. Rozumiecie Państwo? Jego mózg jest nieustannie współistnieje ze światem kwantowym, bo jest częścią tego, ale nie tylko częścią tego, jednym z elementów orbitalnych. Jest mocą, w której następuje szeregowanie władzy nad tymi cząsteczkami z mocy Bożej. I gdy człowiek wraca do zamysłu Bożego, to w nim istnieje zamysł pełnej chwały, pełnej obecności chwały Bożej, pełnej światłości, która przez najwyższy stan istnienia nie ma większej miłości. Nie ma większej radości od miłości. Nie ma większej miłości, jak miłować nieprzyjaciół swoich z całej mocy, czy oddać za nich życie także, jak to mówi Jezus Chrystus. I tutaj właśnie dostrzegamy tą tajemnicę, tajemnicę wielkiej władzy, wielkiej radości, wielkiej chwały, którą Chrystus nas objawia, a my musimy po prostu uwierzyć Jemu i zanurzać się w tym stanie i być po prostu jak dzieci, które... Dzieci. Proszę zauważyć dziecko. Dziecko nie ma problemu z własnością. Ma dziecko 2-latka i dziecko mówi, to jest mój dom, a to jest mój samochód. A może taty? Ach, jak taty, to i mój. Dziecko, dla dziecka nie ma tutaj problemu. Dla dziecka już, które ma już 20 lat, to jest ojca mojego, kiedyś może mi to da. Kiedyś mi to przepisze. Powiedzmy, że tak. Ale dla dziecka małego, 2-letniego, to jest moje, to jest moje, to jest moje, to jest moje, to jest moje. Dla dziecka nie ma tej problemu. I dlatego człowiek, który zaczyna stawać się w pełni oddany Bogu i staje się istotą nadprzyrodzoną, czyli człowiekiem światłości, ja to świadomie używam tego słowa w tandemie. W tandemie, czyli człowiek nadprzyrodzony i człowiek światłości. Jako dwoista natura tego samego stanu. Bo człowiek światłości to jest człowiek nadprzyrodzony. Każdy ma w sobie ten stan, ale nie każdy chce dzisiaj w nim mieć udział. Bo jeszcze, jak już mówiłem, nie wszystkie sprawy swoich zmysłowości i miłości spełnił i jeszcze stratą jest dla niego życie w chwale. Ale to nie jest prawda. To nie jest prawda, bo to jest tylko złudzenie. Powiem jedną rzecz. Gdyby Bóg na jedną chwilę, niezmiernie małą chwilę, człowieka przeniósł swoją świadomością człowieka do czystej, doskonałej czystości, na niezmiernie małą chwilę i poznałby swoją prawdziwą naturę bytu boskiego, nadprzyrodzonej tajemnicy, to wszystkie jego sprawy, które mu zaprzątały głowę w tym życiu, stałyby się ohydą i nie chciałby nikt do nich wracać. Bo nie są one potrzebne. To są sprawy tylko z natury ciała, które znalazło kompatybilność ze zmysłowością, z naturą duchową. To jest tylko kompatybilność. To
To jest tylko kompatybilność. To nie jest związane z potrzebami człowieka, tylko jest kompatybilność. Jest to stan kompatybilny, który powoduje tą sytuację, że tak się dzieje. A dlatego Bóg mówi w taki sposób przecież do Adama i Ewy, aby nie ulegli grzechowi, nie jedli z drzewa poznania dobrego i złego. A dlaczego tak powiedział? Dlatego, że jesteście istotą nadprzyrodzoną. Jesteście potęgą i chwałą i mocą, ale nie jesteście chronieni przed tymi siłami ciemności innymi mocami, jak tylko posłuszeństwem. One mają do was dostęp, ale kiedy jesteście w mojej mocy, nie mają. Czyli nie jesteście istotami, które są poza wpływem tej ciemności, ale gdy jesteście posłuszni mnie, jesteście poza, ponieważ ja jestem poza. Nie ma we mnie, nie ma ciemności. Ja jestem światłością, której ciemność nie obejmuje. Nie ogarnia.